Dzień dobry, zapraszamy na kolejną serię vlogów na naszym kanale, tym razem z Malediwów. Do najbliższej Sri Lanki jest stąd prawie 1000 km. Wyspiarskie państwo składa się z 26 atoli i około 1200 wysp. To będzie seria z lokalnych wysp, żadnych resortów. Chcemy Wam pokazać to, jak żyją ludzie na tych wyspach, które otworzyły się na turystykę, tych takich z ugruntowaną turystyczną tradycją i tych, które dopiero raczkują i otworzyły się niedawno, jak one się zmieniają. Mamy nadzieję, że wszystko nam się to uda, że ten plan się powiedzie. Nie wybraliśmy do końca jeszcze wysp. Jak to zwykle u nas, decyzje podejmujemy w ostatniej chwili, w zależności od tego, jaka jest pogoda, co nam się podoba i co jeszcze się po drodze trafi. Ale na pewno w tej serii będziecie mogli zobaczyć film z podwodnego świata. Ta podróż to jest też efekt kompromisu, na jaki poszła ze mną Dorotka, ponieważ kilka dni spędzę pod wodą. Tu są najpiękniejsze, jedne z najpiękniejszych raft na świecie. Ja ostatnio zmieniłem sprzęt. Dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Lecimy z Malediwami! Po wylądowaniu zaczynamy od jednej z najmniejszych stolic świata, czyli Male, skąd promem płyniemy na wyspę Tuluzdo na atol Kafu. Taka ciekawostka, za mną kałuże, przede mną też kałuże i to taki klimacik, jaki pewnie widzieliście u nas na filmach z Meksyku, a właściwie z wyspy przepięknej, nomen omen wyspy Holbosz, chociaż też dostawaliśmy informację, że nie wszystkim się ta wyspa podobała. To jest taki klimat lokalnych wysp, to nie jest resort, tu mieszkają Malediwczycy, o ile nie robię gafy, sorry, wybaczcie. No i po deszczach ta woda po prostu nie ma gdzie odejść. Paruje. Paruje i po kilku dniach, jeżeli nie pada, to po prostu ulice robią się suche, ale zwykle w takich miejscach po prostu jest woda i nie ma co się przejmować. Klapki w rękę i można na boso albo w klapkach. Ja raz w takiej głębszej wodzie straciłem klapkę, więc czasem po prostu te klapki biorę w rękę, bo jest trochę bezpieczniej. A tu jest budynek administracji atolu Kafu. Tu powstają nowe pensjonaty. Wszystko blisko Bikini Beach, bo jak może być daleko na wyspie, która ma kilometr długości? Zobaczcie, człowiek wychodzi z jednej uliczki i taki widok. I właściwie jest każdy, jak się wyjdzie, bo wyspa jest mała, to ten lazur taki w tle jest. Jakby ktoś pytał, co to jest, co ja tu robię, to się nazywa Jolly. To jest takie miejsce do siedzenia, a właściwie leżenia cały dzień, nic nie robienia, jak ktoś nie ma innych planów. Więc to jest jedna z opcji na Malediwy. To jest jarmuż, tylko taki trochę bardziej przerośnięty. To, szanowni państwo, jest ulica handlowa. Jakby ktoś chciał kupić coś, to może tutaj. No to może zawsze blisko. To jest public ferry, publiczny prom z Tuluzdo. On płynie dużo dłużej, chyba 2,5 godziny. Ale nam się nie spieszy. W poniedziałek wracamy na kolejną wyspę takim. Ale widzę, że przynieśli żarcie, banany, chociaż banany też nie widziałem. Słyszycie? Wieczorem to nie ma problemu. Ale gdy śpiewy zaczynają się o 5 rano, to trochę słabo, bo budzi.
Zamiast pogadać o tym, o czym chcemy pogadać, to zaczęliśmy się zachwycać tym welacyjne światło w ogóle tutaj, nie? Za chwilę siądzie oczywiście, bo jest zachód. I ja może zacznę od tej najgłupszej rzeczy, która mnie dzisiaj zaskoczyła. Słuchajcie, jak przyjechaliśmy, to pierwszego dnia chodzimy, dzień dobry, prawie nikt nie odpowiada. I tak mało uśmiechu. Pojechałem dzisiaj na nurkowanie, a Doris co? A ja dzisiaj zrobiłam rundę po całej wyspie i słuchajcie, nie było osoby, która by się nie uśmiechnęła i nie zagadnęła i nie pozdrowiła. W ogóle miałam wrażenie, że jestem na innej wyspie niż byłam wczoraj z Jarkiem. To ty sprawiasz takie wrażenie, że ludzie może nie chcą dzień dobry do nas mówić. Nie, absolutnie nie. No powiedzmy sobie szczerze. Może taki wielki jesteś. Nie, powiedzmy sobie szczerze. Wypuściła się dziewczyna sama, to od razu się uśmiechająca, ale dziewczyny też się uśmiechają, czy faceci głównie? No głównie faceci, dziewczyn mało bardzo. Widziałam. Dziękuję bardzo. Już się od Doriska dowiedziałem, że to są malowane plakaty wyborcze. Każda partia ma swój kolor. To jest partia żółta. Z ciekawych miejsc, jeśli chodzi o wodę w Toulouse-Do, to jest miejsce znajdujące się po prawej stronie od Bikini Beach. Tu jest taka mała wyspa, na którą prowadzi kładka. Pod tą kładką bardzo często przepływają duże ryby, pojawiają się delfiny, płaszczki, więc jak skończyliście nurkowanie, a jeszcze wam mało, to można wziąć maskę, rurkę, płetwy i po prostu sobie posturkować i zobaczyć takie fajne miejsce. A druga fajna lokalizacja to jest takie główne, duże molo i pod tym molo wieczorem bardzo często widywaliśmy rekiny rafowe, widzieliśmy bardzo dużo rej, one się pojawiają również po zachodzie słońca, ale przed zachodem, ponieważ rekiny żerują, tam ich jest naprawdę sporo. Jak nie zobaczycie gdzieś w morzu, to tam jest prawie 100%, że zobaczycie rekinki i sporo dużych ryb. A, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Tam obok tego molo po prawej stronie, tuż przy brzegu, jest bardzo dużo muren. Więc, no, bardzo fajna miejscowa. Zobaczcie ciekawostkę na Toulouse-Do. Jedyna na Malediwach fabryka Coca-Coli, która jest robiona z odsalanej wody i podobno, zaraz to sprawdzimy, ta Coca-Cola jest mniej słodka, oczywiście w smaku, bo cukru pewnie jest tyle samo, ale w związku z tym, że sól zawsze troszkę gasi słodycz, to takie mogą być wrażenia. Nie można wejść tak z buta do fabryki na trip, te tury są organizowane, ale najpierw trzeba pogadać z menadżerem w swoim hostelu, hotelu, pensjonacie i dopiero ten menadżer kontaktuje się z fabryką, uzgadnia termin, kto przyjdzie. Także nie można tak incognito zupełnie, oni tutaj wszystko chcą kontrolować, o wszystkim chcą wiedzieć, ale spacer po fabryce jest możliwy, także my sobie to uzgodnimy. Za chwilę wam to pokażemy. A gwoli wyjaśnienia, kola z odsalanej wody smakuje prawie identycznie jak ta ze zwykłej, więc opowieści o tym, że jest mniej słodka, to lekka ściema. Zostawmy jednak kolę w spokoju i spójrzmy na Bikini Beach, jedyną na wyspie plażę, na której można opalać się w stroju kąpielowym. Skąd takie zakazy? Bo Malediwy to dość konserwatywny muzułmański kraj i przyjezdni muszą dostosować się do obowiązujących tu zasad. A Bikini Beach na Toulouse-Do przypominała nam nieco karaibski vibe. Są knajpki, boho wystrój, tylko mojito brak. Oczywiście zakazy zakazami, a turyści swoje. W drodze na znajdujący się po przeciwległej stronie wyspy Sandbank odkryliśmy kolejną piękną plażę, którą pokochali Włosi i w nosie mieli zakazy. Kraby zobaczyły człowieka i od razu spieprzają w te pędy. Szukając atrakcji na Toulouse-Do, dotarliśmy na najwyższy szczyt wyspy, bo jakby ktoś miał wątpliwości, tutaj też są góry. Ta góra ma może z 4 metry.
to wydma położona bardzo blisko Sunset Beach i widok z niej jest taki. Gdy na wyspie Tulus dopójdziecie prawą stroną za fabryką Coca-Coli, to miniecie najpierw piękną plażę, taką dziewiczą plażę, którą tutaj podczas naszego pobytu zaanektowali Włosi. Potraktowali ją jako plażę bikini, normalnie opalają się tak jak na tej plaży głównej bikini. A dalej dochodzi się do Sunset Beach, która o tej porze jest godzina prawie 17 po południu. Jest zalana wodą. Kałacha piachu tutaj normalnie wychodzi, ale zobaczcie sami, w tej chwili jest przypływ i tej łachy piachu nie widać. Pokażemy wam za chwilę, jak to wygląda o poranku. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jak się dochodzi tutaj na ten Sunset Beach, to po drodze są króliki. Jest takie miejsce, gdzie króliki żyją, chyba dzikie. One mają tutaj swoje norki, tutaj karmią się tak po prostu. Na to, że też fajne miejsce, warto na to zwrócić uwagę. Widzieliście jakieś królika pod palmą? Bo ja pierwszy raz. Gdy zachodzi słońce, czas powiedzieć o ciekawym zjawisku, jakie występuje na Malediwach i da się je zaobserwować również na Tuluzdo. To świecący plankton, inny niż ten, jaki spotykaliśmy na Karaibach. Malediwski świeci na niebiesko, jest ogromny i widoczny bez poruszania wody. Plankton wyrzucany jest przez morze na brzeg i można go spotkać właśnie na Bikini Beach. Obiecałem wam pokazać, jak o poranku wygląda ta łacha piachu wychodząca z wyspy. Ona wieczorem podczas przypływu była zalana, a teraz wygląda na to, że prezentuje się ślicznie. Obserwując te puste przestrzenie Tuluzdo, warto powiedzieć o tym, że według przepisów na Malediwach wyspy mogą być zabudowane jedynie w 25%, ale patrząc na tempo budów nowych pensjonatów, to pewnie niebawem się zmieni. A wracając na ziemię, czyli Sandbank, na którym znajduje się Sunset Beach, to jedno z ładniejszych miejsc na wyspie i szczególnie polecamy je o zachodzie słońca. Po trzech dniach dotarliśmy ponownie do fabryki Coca-Coli. Po to, żeby powiedzieć wam, że nie wejdziemy do fabryki Coca-Coli, ponieważ trzy dni starań spełzły na niczym. Na marne. Na marne poszło. Co, Dorys? Smuteczek? Nie. Nie? Jakoś nie jestem wielką fanką Coca-Coli. No ja też nie. Nie, ja to potraktowałem, powiem wam, czysto informacyjnie, jednak we mnie chyba dziennikarstwo nie umarło. Chciałem wam pokazać, jak wygląda jedyna na świecie fabryka Coca-Coli, gdzie produkuje się kolę z odsalanej wody.
bo to jest trochę, no, koncentrat jest ten sam, ale ten podstawowy składnik, czyli woda, jest inny, nie? Tutaj więc... produkują w ogóle wodę i Coca-Cola. W sensie odsalają? Jest to, nie, źle. No odsalają wodę. Źle wszystko, źle. Nie, wszystko bardzo dobrze. Tak, Dorys, nie. Słuchaj, ty się nie mylisz. Ja wam powiem, nie, Dorys się nie myli. Jak ona powie, tak jest. To prawda. Tak, więc musimy sobie wyobrazić, jak wygląda produkcja Coca-Coli z odsalanej wody. I idziemy dalej oglądać wyspę. Bonacqua, czyli znana, popularna marka Coca-Coli, jest produkowana również z odsalanej wody, co widać tutaj na paletach. Zobaczcie miejsce, w którym mieszkamy, na Toulouse Do. Nade mną takie piękne kwiatki, a tutaj Villa Kudli. Wejdźmy do środka. Pokażę wam zaraz recepcję. Tu są pokoje, każdy ma taką swoją prywatną przestrzeń. Nasz jest na końcu po lewej stronie. Tak wygląda nasza przestrzeń. Są dwa leżaki, stolik taki, że możemy sobie zjeść śniadanie. Za ten pokój w tym miejscu na 5 nocy płacimy $475, więc powiedzcie sami, Maldiwy nie muszą być wcale takie drogie. Zobaczcie te owoce, być może pamiętacie je z Wietnamu. Próbowaliśmy ich między innymi chyba w Kanto, w delcie Mekongu. W smaku przypominają jabłka, tylko są bardziej kruche. Też były pytania na Instagramie, czy jest tutaj bezpiecznie. Jest absolutnie bezpiecznie, także nie ma problemu, żeby samemu chodzić po wyspie, czy w ogóle samemu tutaj przyjechać. Zaskoczenie, jest chyba trochę taniej niż w Europie. Najdroższy jest przylot tutaj na Malediwy. Kilka informacji praktycznych, czyli trzy łyki statystyki. Na Toulouse domieszka około 1000 osób. Jest jeden bankomat. To jedyny bankomat na wyspie, więc jak tutaj nie wybierzecie, to już nigdzie nie wybierzecie. Banku Malediwów. Jest sporo aptek, jest przychodnia, poradnia zdrowia, więc jakby się komuś coś zdarzyło, to tam spokojnie można wbijać. Są sklepy z pamiątkami. Mieliśmy pytania, jeżeli chodzi o wodę, bo ktoś miał problemy żołądkowe. No wiadomo, że wodę lepiej pić w takich miejscach z butelki. To nie jest problem czystości jako takiej, tylko po prostu woda przy takich temperaturach może się popsuć, czego nie jesteśmy świadomi w naszym klimacie, więc absolutnie polecamy wodę butelkowaną. Należy powiedzieć niestety o takiej negatywnej stronie Malediwów, czyli o śmieciach. Patrzcie, co to jest, przypadkiem zupełnie. Trafiliśmy na gości wywalających zbiorniki do wody. Tutaj chyba takie są nieczystości z kuchni, bo tutaj kawałki pomarańczy pływają. Tak, to jest restauracyjne, wiesz, tak. Wywalone, ewidentnie. A mieli no i trochę czar prysł, bo myśleliśmy, że to gdzieś jest wywożone, a nie, że trafia do morza. No niestety to nie są tylko widoki z pocztówki i te świat tonie w śmieciach i na Malediwach bardzo mocno to widać. Poszliśmy wieczorem na spacer na blisko Bikini Beach i zobaczyliśmy, jak podjeżdża ciężarówka, taki pick-up z kubłami, z nieczystościami z restauracji. I gdyby tam były tylko nieczystości organiczne, to pewnie nie byłoby wielkiego problemu, ale lądowały również w wodzie worki ze śmieciami, butelki plastikowe. Oni sami sobie psują, nie mówię wszyscy, bo później ciekawe odkrycie. Jestem na nurkowaniu, rozmawiam z instruktorem i instruktor mówi, że oni są świadomi, ale część restauratorów ma to kompletnie w nosie, w ogóle się tym nie przejmuje i po prostu potrzebna chyba byłaby im edukacja albo kary. A nie rozumieją, że tak naprawdę w ten sposób też trochę podcinają gałąź, na której siedzą. Zobaczyliśmy teraz, bo jest odpływ, taką rurę, która wychodzi tutaj przy pomoście. I moim zdaniem to nie jest rura na zwykłą słodką wodę, tylko tędy nieczystości pewnie idą. I później ciężko jest też bronić Malediwy, które najgłośniej na świecie krzyczą o wstrzymaniu globalnego ocieplenia, ponieważ najwyższy punkt na Malediwach jest 2 metry nad poziomem morza. Jeżeli coś się stanie, poziom wód się podniesie, no to Malediwy, jedne z pierwszych, po prostu zostaną zatopione.
i smutny to był też widok, że podpłynęły od razu płaszczki i rekiny. No niestety te zwierzęta zjadają te plastiki. Jadły jedzenie, ale przy okazji mogą zjeść plastiki. Smuteczek, taki przykre, trochę przykre. Bo myśleliśmy, że to jest taki raj, że jest bajkowo. Menadżer w hotelu nam powiedział, że nieczystości są gdzieś tam odbierane, później wywożone. A to chyba tak bajkowo nie wygląda. To znaczy my spodziewaliśmy się tych hałd śmieci, no bo też czytaliśmy o tym, więc tak nie myśleliśmy tylko, że tutaj będzie pocztówka. Jakby ktoś pytał, co to jest, to palą się śmieci z wyspy, bo oni po prostu nie radzą sobie ze śmieciami i częściowo pozbywają ich się w taki sposób. Ale nie spodziewaliśmy się dokładnie tego, co zobaczyliśmy, czyli że to wszystko idzie prosto do oceanu. A widzieliśmy to na własne oczy, więc no tak trochę... Słabo. Serce boli, słabo, naprawdę no. Serce boli. Dobra, ale żeby nie smędzić, żeby nie przymulać, to z przyjemnych rzeczy nie ma alkoholu. Dałem do pieca, sorry. Ale wiecie co? Nie ma alkoholu, jest piwo bezalkoholowe, ale tutaj obok pływa taka barka. I my nie wiem, czy my tam wypłyniemy do niej, czy nie, bo myślę, Nie chcę. To taka, to dla mnie to trąca taką trochę hipokryzję. Dorys, wiecie, nie. Tutaj nie można, a tam można. Nie, ja tam nie płynę nigdy. Nie, to nie chodzi o to. Ja tak bardziej powiem ci w celach poznawczych. No myślałem, nie, żeby tak, tam tak, wypłynąć, tak. Żeby zobaczyć, ile to kosztuje, chociaż jak nie to wiem, wygląda. Chociaż nie wiem, co powiem za 5 dni, także spokojnie, nie zarzekam się. Tak, natomiast my wiedzieliśmy, że tutaj nie można pić alkoholu, kupić alkoholu. Przywieźć alkoholu. Tak. No i jest bardzo fajny, dwutygodniowy taki detoks od wina. Tak, to prawda. Zdecydowanie jest dużo drożej w Europie, w strefie euro. Oczywiście mówimy o strefie euro. No nie chciałabym powiedzieć, że jest tanio, ale jest dużo taniej niż się spodziewaliśmy. Jeszcze nie powiedziałem wam o restauracjach, jedzeniu i cenach, jakie są na Toulouse Do. My odwiedzaliśmy trzy knajpki, jedliśmy też w naszym hotelu Villa Cudi. Możemy spokojnie polecić Sandbar, gdzie próbowaliśmy Maledivian Plate. To się nazywało taki ryż z grillowanym tuńczykiem, dodatkami. Było bardzo dobre, między innymi grillowane krewety. Lunch jedliśmy między innymi w restauracji Samura, sałata z ośmiornicy, która kosztowała chyba $12 i dwa razy odwiedzaliśmy Bayoni, bardzo fajna restauracja, w której zamawialiśmy seafood plate, który kosztował $28, ale to była porcja na dwie osoby, więc na spokojnie się najecie, do tego wystarczy zamówić sobie ryż, na przykład z czosnkiem, był bardzo dobry. I w Villa Cudi, prowadzonej przez Włochów, jedliśmy między innymi bardzo dobre makarony, ale również grillowane ryby. Zobaczcie, jaki smaczek w pensjonacie. Rybki świeżo wyłowione tutaj z morza i są grillowane na łupinach kokosów, więc tu się nic nie marnuje. Podwójna korzyść. Nie, naprawdę było super. I jeszcze ceny w sklepach. Puszka coli kosztuje około dolara do dolara i 10 centów. Podobnie troszkę mniej kosztuje 1,5-litrowa butelka wody. Jakieś gazowane napoje, szłepsy, nie szłepsy są w podobnej cenie, też około dolara powyżej. Bardzo drogie są owoce. Ponieważ tych owoców tutaj nie ma, one są wszystkie przywożone i też dlatego droższe są świeże soki, które też kosztują w knajpkach od 4 aż do $8. Publiczny prom, którym teraz płyniemy z Toulouse do Male, kosztuje 22 rupie za osobę. Nie przeliczyłem tego. Wybaczcie, to jest chyba $1.6. A speedboat, którym płynęliśmy na Toulouse do, kosztował $25, więc można sporo przeoszczędzić, jeżeli się komuś nie spieszy, nie ma czas i może sobie płynąć po prostu taką większą łodzią.